A ze mną Jacek Krew, witaj. Cześć. Powiem szczerze tak, no jedyna walka skończona w pierwszej rundzie, gratuluję, naprawdę jest świetna sprawa. Dziękuję bardzo. Przy okazji chyba podanie wieczoru, prawda? Tak myślisz? No chyba, z tego co wiem, to było chyba jedyne poddanie. Nie. A jeszcze Tymek jeszcze. A powiedz mi tak, czy pokonanie zawodnika z takim bilansem 8-0 to dla ciebie jest sukces? No jakiś tam sukces na pewno jest, no jak do tej pory był niepokonany, mi się udało to zrobić jako pierwszemu. Czyli jakiś tam sukces na pewno jest. Okej, jakie twoje dalsze plany? Nie mam jeszcze jakichś dalszych planów, ale na pewno będę chciał zawalczyć dla tej organizacji po raz kolejny. No i szykuje się też w styczniu walka, którą organizuje nasz klub na gali Time of Master. Rozumiem. Jeszcze wrócę na chwilę do walki i powiedz mi, czy jakoś specjalnie się przygotowałeś na Patryka, jakiś plan miałeś konkretny, czy po prostu grałeś tak, jak przeciwnik pozwalał? No, ogólnie to plan miałem zupełnie inny, stawiałem na walkę w stójce, no jednak udało mu się mnie obalić, złapać w dosia, trzeba było szukać poddania i się udało, no. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, dziękuję ci za wywiad, nie zawracam głowy więcej, dzięki bardzo. Dzięki również, pozdrawiam.